Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski. Stal Mielec w rzutach karnych wygrywa z Łódzkim Klubem Sportowym, awansuje do drugiej rundy. Z nami trener zwycięskiej drużyny Adam Majewski. Trenerze, wielkie gratulacje, mecz, gdzie emocjami można by pewnie kilka spotkań obdzielić. Dobry wieczór, dziękuję. Tak, zgadza się, że dla kibiców na pewno to fajny mecz, bo wiadomo, że jeśli jest dogrywka, rzuty karne w szczególności, to tym bardziej. Jeszcze czerwona kartka gra przez nas o jednego zawodnika mniej, dlatego tutaj w pewnym momencie meczu wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą, prowadziliśmy 2-1 i tu czerwona kartka zmieniła jego oblicze. UKS osiągnął dużą przewagę, na szczęście zawodnicy pod względem mentalnym bardzo dobrze zareagowali, bo nasza gra dzisiaj pozostawiała wiele do życzenia. Zmieniliśmy 9 zawodników, co było widać w pierwszej połowie. Były pewne niedociągnięcia, ale tak jak powiedziałem, mentalnie to wytrzymaliśmy. Rzuty karne to jest loteria. Dlatego cieszymy się, że wygraliśmy. Zwycięzców się nie sądzi, to było najważniejsze. Ja życzę UKS-owi awansu do Ekstraklasy, ale na szczęście to my awansowaliśmy do następnej rundy Puchar Polski. Były trenowane karne przed spotkaniem? Słucham? Były trenowane karne przed spotkaniem? Tak, trenowaliśmy rzuty karne, ale wiadomo, że to jest odporność psychiczna, tak? To, że ktoś dzień wcześniej wykona wszystkie czy strzeli bramki z tych rzutów karnych, to nie znaczy, że tak będzie w meczu. Rozpoczęło się też dramatycznie, bo Pirulo miał pierwszy rzut karny, powtórka. Na szczęście nasz bramkarz Mateusz Kraski dzisiaj bronił bardzo dobrze 11, ale to tylko potwierdził, bo w tym elemencie gry jest bardzo dobry, dlatego udało nam się też dzięki niemu wygrać. Poprosimy o pytania z sali. Dzień dobry, Robert Fiećko, Telewizja To Ja. Panie trenerze, 120 minut w nogach, a trzeciego już gracie kolejny mecz. To jak fizycznie ustoicie, że tak powiem? Tak, no przyjeżdżając tutaj na pewno i ja, i trener Kazimierz Moskal nie zakładał, że będzie dogrywka rzuty karne. Każdy chciał rozstrzygnąć ten mecz w ciągu 90 minut. Stało się inaczej. No my jeszcze niestety graliśmy jednego mniej, dlatego tym bardziej to odczuliśmy. Gramy za chwilę mecz ligowy ze Śląskiem Wrocław, dlatego dzisiaj zrobiliśmy tyle zmian w składzie, że myślę, że mam nadzieję, że tak tego nie odczujemy, ale myślę, że też plusem tego meczu jest, tak jak powiedziałem, strona mentalna, że też ten mecz nam bardzo pomoże, bo graliśmy w osobieniu przez dłuższy czas. Dobry wieczór, Mateusz Nadarski, Telewizja Polska. No można powiedzieć, że to zwycięstwo dzisiaj takie wyczekane, wymęczone tak właściwie. Czego zabrakło, żeby właśnie wcześniej skończyć to granie, a nie przedłużać to wszystko do serii rzutów karnych i tej loterii nerwów, jak to popularnie się mówi? Tak, zgadza się. Na pewno to nie ma co ukrywać. UKS stworzył w dzisiejszym meczu dużo sytuacji i mógł ten mecz wygrać i go wcześniej zakończyć. Później prowadziliśmy 2-1. I tak jak wspominałem wcześniej, myślę, że neuralgicznym momentem była czerwona kartka. Tak? Za chwilę po czerwonej kartce dosłownie w pierwszej akcji rzutu wolnego z całego fragmentu gry straciliśmy bramkę, mecz się wyrównał i to był ten neuralgiczny moment. Puściliśmy zawodników bardziej doświadczonych i wydawało się, że ten mecz będziemy kontrolować, ale tutaj przykra niespodzianka, ale na szczęście zakończyło się dla nas szczęśliwie. Jeżeli nie ma pytań, kończymy pierwszą część konferencji. Adam Majewski. Okej, poprosimy. Bartosz Godlewski, Po Prostu o Futbolu. Stal Mielec otrzymała w tym spotkaniu aż 7 żółtych kartek oraz 1 czerwoną. Jak trener odniesie się do tak agresywnej gry swojego zespołu? Wie pan co, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo to różnie z tymi kartkami bywa i z decyzjami sędziowskimi. Tak, dostaliśmy dzisiaj mnóstwo kartek, UKS też, ale chyba dostał mniej, plus czerwona kartka. To nie o to chodzi, że gramy brutalnie, bo myślę, że akurat większość tych rzutych kartek to nie były jakieś brutalne faule, po prostu zwykła sportowa walka. Niektórych może można było uniknąć, ale teraz to już nie ma znaczenia. Teraz już chyba na pewno nie ma pytań, kończymy pierwszą część konferencji. Adam Majewski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy drugą część konferencji po meczu UKS Stal Mielec. Z nami trener UKS-u Kazimierz Moskal. Dobry wieczór, trenerze. Już taka świecka tradycja, że UKS gra mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. Jest dużo emocji, co najmniej dogrywka, tym razem znowu karne, ale tym razem happy endu nie było. Cóż, no przede wszystkim chyba najpierw trzeba pogratulować Stali awansu. Myślę, że karne to loteria. No. Nie mam pretensji ani do Pirulo, ani do Trąbki za to, że nie wykorzystali tych jedenastek. Nie tacy zawodnicy nie strzelali. Natomiast moim zdaniem mieliśmy to rozstrzygnąć w normalnym czasie, w 90 minutach, bo mieliśmy sytuację i to trzeba było skończyć. Zaoszczędzilibyśmy sobie i trudu, i tych nerwów na koniec. I wydaje mi się też, co najważniejsze, rozczarowania, bo jednak mimo wszystko po tym wysiłku, który gdzieś tam włożyli,
odpadamy w pierwszej rundzie, to jakieś to rozczarowanie jednak gdzieś tam w nas na pewno jest. Szkoda, bo grając ze 120 minut, to rzeczywiście w tych okolicznościach można było zrobić więcej, żeby awansować. Poprosimy o pytania. Robert Fiedźko, telewizja, to ja. Panie trenerze, naliczyliśmy 23 bramkowe szanse UKS-u w tym meczu. Samo mówi za siebie, że mogliście to tylko skończyć wcześniej. No to dobra, to powiem inaczej. Powinniśmy to skończyć. Czy musimy to skończyć? I tak jak powiedziałem, no, musimy to skończyć w tym regulaminowym czasie. No, nie wiem, jak ten mecz by wyglądał, gdyby ta czerwona kartka nie nastąpiła, ale no, takie są właśnie mecze. Czasami zespół może przegrywać, nie wiem, 2-3-0 i jeden jakiś moment, jeden detal, właśnie czerwona kartka, nie wiem, rzut karny powoduje, że te losy spotkania zupełnie się odmieniają i tak mogło być i tym razem. Niestety no, tak się nie stało. To ja zapytam o podejście wasze do tego meczu, no bo nie wiem, jak można to nazwać. Czy to raczej przegląd wojsk, czy to raczej last dance dla niektórych zawodników? No bo patrząc na wyjściowy skład, no to on był niemalże w pełni rezerwowy. No i mieli okazję pokazać się ci zawodnicy, którzy nie grają na co dzień w lidze. Dlaczego w pełni rezerwowy? Nie wydaje mi się. No. Dla mnie osobiście takim zaskoczeniem mogło być w bramce Aleksander Bobek, po raz pierwszy na skrzydle Javi Moreno, który nie grał w żadnym meczu od pierwszej minuty. Natomiast no, to też tak musicie zrozumieć pewne sprawy, że ja staram się zawodnikom zawsze mówić, że dla nich najważniejszy jest ten najbliższy mecz. Czyli dzisiaj był najważniejszy mecz dla nas ze Stalą Mielec i nieważne kto wychodzi, wychodzimy po to, żeby grać o wygraną. Natomiast ja jako trener, czy my jako sztab trenerski musimy patrzeć, nie wiem, dwie kolejki też do przodu. Z drugiej strony no, mamy zakontraktowanych iluś tam zawodników po to właśnie, żeby gdzieś tam w takich momentach, kiedy są mecze co trzy dni, dać wytchnienie innym, ale też żeby pokazali swoją wartość. No, to nie jest tak, że ktoś, nie wiem, lekceważy Puchar Polski, Nieciecza też wystawiła podobno rezerwowy skład i o mało gdzieś tam nie awansowali grając z Legią, więc no, ci wszyscy zawodnicy też muszą się czuć potrzebni, bo ja im to powtarzam cały czas, że są potrzebni, bo gdyby ich nie było, to nie jesteśmy w stanie gdzieś tam zrealizować tych treningowych celów. Oni muszą się czuć potrzebni, ale jeśli nawet w takim meczu by gdzieś tam nie dostali niektórzy szansy, no to wie pan, ja mogę do nich mówić, tak, jesteś mi potrzebny, ale tej szansy nie dostaję, więc myślę, że tutaj nie chciałbym dłużej się nad tym rozwodzić, ale to są takie właśnie gdzieś tam decyzje, które my musimy podejmować, patrząc i na zespół jako całość, i na przyszłość, co będzie za nie wiem, 4 dni, za 14 i tak dalej. A jak druga bliska, no niewielka porażka w ciągu tygodnia wpłynie mentalnie na zespół, przed którym teraz no dużo poważniejsze wyzwania, jeżeli chodzi o te rozgrywki ligowe, no bo teraz po tym nieco spokojniejszym, słabszym okresie, teraz czas na tych największych w tej lidze. No tak, dlatego chcemy zapomnieć o tym meczu, trzymać głowę wysoko i wrócić jutro do pracy, przygotowując się jak najlepiej do meczu z Łęczną. To się zdarza i siła zespołu też poznaje się po tym, jak reaguje po takich właśnie meczach. No, nie mamy innego wyjścia, musimy zrobić wszystko, żeby być gotowym na poniedziałek. Z tego co wiem, chyba Łęczna też grała 120 minut w Gdyni. I wyjść tutaj i na pewno dać siebie znowu maksimum, aby osiągnąć korzystny wynik. Wspomniał trener nazwisko Aleksandra Bobka. Jak ocenimy debiut wychowanka?
No myślę, że początek gdzieś tam był nerwowy. Dwa wybicia nogą gdzieś tam można było chyba wyczuć troszeczkę stresu. Natomiast myślę, że później nie było już tego widać. Obronił jeden rzut karny przed rozpoczęciem jedenastek. Powiedziałem mu, jak obronisz dwa, to wystarczy. Niestety nie udało się.